Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Gram tutaj łowcą smoku, mam poziom 61, nowa gra plus. W ekwipunku mamy ten oto Cordela. Trzyma miecz. Kuszę łowców smoków. Powiedziałem, uciekał, jakby gonił go sam Beliar. I tutaj mamy tych łowców smoków. Chcemy polować w tym momencie na smoki. Już powolutku kończymy sobie grę. Masz coś do zdanie. Rozumiem. Nie, kiedy prze... Weź to. Żadna wiersza było oczywiste. Daliśmy mu dżina, żeby się chłopak wziął i napił. Nie wiem już, w co wierzyć. Ciągle no, już nie samo. Dziwi. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Wezmę to szybko przewinął. Jeżeli on tego nie widzi, przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Tylko kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć? Trzymam się od tego zabrał. Oto pieniądze. W porządku. Trzeba się nie uderzyć w sam środek. Masz. Dzień oddałem. Sam tak mówił od dawna. Oczywiście, no jest dosyć nieciekawa sytuacja. Trudno być tego pewnie. Czuję się znacz... Gdzie tu picie no dobra. Żadna wielka naprawdę tak powiedział. No. Oczy w trudno mi w to uwierzyć. Za... Dużo broń nie jedną ręcznej uczy koleś. Broń dwuręcznej. Dobra, nic mi to w ogóle potrzebne. Uciekał, niczego. Jakby gonił go sam Belia. Skradnij się kogoś. Wiesz, 210 sztuk tutaj. Od. Trudno być tego pewnym. Ukradliśmy, mam też Gorna. Gorn jest stary dobry. W końcu to była jego decyzja. Kiepska sprawa. Widzę. Poszedłem z Sylwii. Wiesz, nie. W końcu to była jego decyzja. Co za wiadomo. Najpierw muszę się bać. Do zrobienia. Okej, mogę go wziąć i określić, to jeszcze go okradniemy. Myślisz, że to takie łatwe. Wiadomo, można ufać. Biffy. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Bez go trudno kradnieś. Szkodniemy. Nie musisz mi tego mówić. To... Trudno mi w to uwierzyć. Za dużo gad. Żadna wie. No może cię mógłbym mnie wziąć się tak go oczywiście dorwać. Już niech koleś nie zajmą mi tam. Podejdź tu! Czego? Nie wiem, o co chodzi, dobra. Będzie coś ryzykowne, kradzież to kradniemy. Co? A ty możesz mi coś sprzedać. To fajnie, dwa jabłuszka kupujemy. Oprócz tego mamy tutaj dwa ekstrakty do życia. 10 gulaszy. Kupimy sobie te gulasze, sobie życie nimi możemy wziąć i naładować. Na przykład ogniem, ognista pokrzywa. Nie interesuje mnie ognista pokrzywa. Szaf królewski by mi się przydał. Nie potrzebujesz żadnych informacji, stary, jesteś strasznie pierdliwy. Kiepski to opór i co tu jeszcze masz? Biorę to za mnie, ten koleś przy sobie. Mogę ci opowiedzieć. Ty mi możesz coś ciekawego powiedzieć, czy nie idzie ci niełatwo kradzież, kradniemy? Uciekał, jakby gonił go sam Belia. To wszystko tylko po trzymam piwo, zapraszam. Dowiesz, że to przecież smoku, wiedział twój... o tym wcześniej. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Z orkami wszystkie orki poza prozdolami, więc... Trudno być tego pewnym. Nic ciekawego się nie będzie działo. Dobra. Ty w sztok... Ja się kończę, znowu muszę z nim walczyć. O, wszyscy klesiasz. A jednak mi się nie wymkniesz. No bo Gorna tutaj mamy, tak więc... Są po moim tym... I po moim nawet... Stój. Dobra, Gorn, nie denerwuj się. Nic tu nie ma. Kiepski miecz sobie podniesiemy. W międzyczasie czekajcie sobie jakąś latarkę wezmę. Mam swoje zdanie na ten temat. Chciałbym załączyć. Mnie i tak święty płomień. Uff, nie masz wiesz, co teraz wierzyć. Ej, co? Nie, nie musisz. Ty mi go powiesz. Czy to było dokładnie tak, jak mówisz? Znasz ty swoje zdanie. Kiepski miecz. No nic, wszyscy tutaj ostro pomagają, to nie jest poradzko. Złoto? Nic zaopiekuje się nim. Podaj mi kolesia, dobra, miesz o tym. Nie ma co brać i płakać, ani się denerwować. Jest po kolesiu i tyle. Mamy zatem światełko nad głową, idziemy w tym momencie w stronę zamku. Mam nadzieję, że jakichś orków jeszcze po drodze spotkamy. Tutaj może jakaś roślinka by mi rosła, jakiś szczaw królewski. Dałby się szczerze mówiąc.
Oj, bardzo by się przydał. Zjedzimy na dół niczego szczawy królewskiego. Tutaj nie mamy żadnych w okolicy. Ciągamy kuszę. Gdzie szczurów mamy w oddali? Kurnata. Ma użycie, mam ma się biorę i pakuję na jeszczury. Czekajcie, kurna, nie mam co prawie wariować, zjem sobie te gulasze. Mamy 47 sztuk, jestem ciekawy, czy dodamy jakieś punkciki do siły może. Mam nadzieję, że tak. 34. 33. Ciekawy jestem, czy tracę czas, czy coś z tego będzie. Poza nagraniem mógłbym sobie to wziąć jakoś sprawdzić. Czy dokładnie sprawdzę sobie to poza nagraniem. Czekajcie, mam tutaj tego ognistego. Jeszcze to nie jest coś taki normalny jaszczur, tylko jest ognisty jaszczur. Dobra, w międzyczasie sobie wezmę i odnowię życiem. Życie znaczy się. Kupię sobie te ekstrakty lecznicze. Po 70 punkcików życia mi dodają. Ją bardzo wezmą i przydadzą zatem. 146. Jestem, ile uda mi się smoków sieknąć między oczy w tym oto odcinku. Grę sobie jak zawsze możemy zapisać. Jakby co to, żeby ją zapisano. No, idziemy na pierwszego z jeszczurów. Czysta punkcików za niego dostajemy. No i super asko. Bez i dawaj w podskokach. No lecimy już do tego całego superackiego już miejsca. Bo to gdzieś się smoczek zobaczy. Oprócz tego mamy orkowe psy, czy to są wargi? To są orkowe psy, nie wargi, tak to są mniej więcej to samo. Osieknięcia z mojego zmiaszczego miecza i psą i po koleś. Zielecznicze jeszcze, żeby znieść, nie aż tak bardzo mnie interesuje. Idziemy sobie tutaj przez tą wodę. W okolicy spotkamy tych naszych starych przyjaciół, z którymi wcześniej rozmawialiśmy, czy nie? Jest ziele. Dwóch topielców. 120 punkcików doświadczenia za nich dostajemy. Okej, mamy tutaj tego. Hej! Albina jakiegoś. To możemy nauczyć, czy ktoś tędy przychodził. Czy ta? Czego tu chcieli? Pytali o zapasy. Tak! Mój kompan Engrom po prostu wstał w... Ja... Chwilę, jeśli... Myślałem... Jak już... Dobra, stary, dzięki ci za informację. Nic ciekawego nie masz mi tu powiedzenia. Ten międzyczas... Ziele lecznicze i roślina lecznicza, nie jest mi potrzeba. W międzyczasie nie pozostaje nic innego. Ocenię się do całego zamczyska. Wiesz, że coś ciekawego się tam... A tam... Bez, jak ty pływasz? Porozmawiamy sobie tam z ludźmi. Zrobimy jakieś zakupy. Mówię, że coś ciekawego kupimy. Chcemy... Podoba nam się. Święty pomieszczę sobie za... Łączymy, żeby mi się troszeczkę brał. I on świetla maszyn głową. Elita, nie mnie interesuje. Nie no, super, tylko mam tych orków. Niczego tu nie znajdę. Panowie, mam tych orków w... Dwóch na mnie leci. Przestałem pisków doświadczenia, dostaliśmy za nich. No to fajnie, kurde, panowie.
Czy w tym odcinku będę sobie ganiał dookoła tego całego zamczyska i pozbywał się wszystkich orków? Czegoś to by nie. Ja sobie zapiszę, jakby co. Dobra, jest ich troszeczkę za dużo. Lodowalanca, augusty deszcz. Jestem ciekawy, jestem sami dobrze, czy nie? Oczywiście, że nie. Wiecie po mnie? Mówiłem ich troszeczkę za dużo. Dobra, sobie wczytam, no bo to jest tragedia. Nie będę się brał i z nimi bawił. Mógłbym ich pojedynczo brać i w jakiś sposób na ten tego wywać, albo sobie tam wjechać po prostu z tym tego, no. Z tym deszczem. By tutaj napełnić życie. Oczywiście, że tak. Nic deszcz? No panowie, gdzie mi uciekacie? Idziesz na mnie ty, czy mam iść na ciebie? Idę ja na ciebie. No. Ja sobie zapiszę jakby co. A mnie leci w tym momencie kolejnych orków dwóch. Uda mi się kogoś rozwalić, czy nie? Kurde, rozwalił mi ten ork, ale jazda. Mamy zgona. Mamy zgona w grze. Myślałem, że to jeszcze nie będzie aż takie możliwe, ale jest dobrze. Dwóch nam leci tak. Dwóch orków i mamy też maga. Jakieś roślinki w ogóle. Dobra, trzeba sobie życie wziąć odnowić. Ekstrakt leczniczy po 70 punkcików do życia. Na to dosyć dużo tych ekstraktów musimy wypić, żeby sobie życie odnowić. Mixturki. 21. 120, znaczy 127 mi zostało. Też troszeczkę do many sobie weźmiemy. Jakiś mikstryk wypijemy. Lodowa lancha, sen, święty płomień sobie odpalimy. Chyba, że z latarką będę chodził. Z latarką, z pochodnią. Tutaj kolejnego warga. Kurczę, aż wstyd się przyznać, że zaliczyłem zgona w tym momencie. Ale się cieszę, że orku mi tutaj wzięło i... że ci orkowie się tutaj wzięli i odrodzili. 300 punkcików doświadczenia. I kolejny punkcik i mógłbym się nauczyć szczerze mówiąc tego. Plus 10 do siły. Superacko. Mamy coś ciekawego, czy... A, no bo szczerze mówiąc, no co jeszcze musiałbym się nauczyć w tym momencie w tej grze? Czy mamy kogoś ciekawego? Jest mały warguś. Tusiu, chodź do Tomusia.
Pusia, pusia, chodź do Tomusia. Naszego bezimiennego kłekusia. Lecimy dookoła. Ja tych wszystkich orków na siebie, kurde, się niczego nie boję. Teraz sobie zapiszemy, jakby co? Punkcików doświadczenia 300, 600, 900, prawie tysiak. Chodź tu, mój mały połysiu. Dwa sieknięcia mojego sworda jest po kolesiu. No tutaj dwóch magów? Nie, jednego. Sięgnięcia z miecza i po kolesiu. O. Więcej niż jeden. Buch od razu leci. Ale też taki duży problem nie jest, bo to kolesiem. Mamy warga. Pierców sobie też weźmiemy i szybko się ich pozbędziemy. Jakieś tam dodatkowe punkciki doświadczenia zawsze się mogą przydać. Mam nadzieję, że w miarę szybko to weźmiemy i ogarniemy. Jak tam z punkcikami? No jeszcze troszeczkę. 1000 mi brakuje punkcików do kolejnego poziomiku. Mieć 40 punktów nauki. Punkcików nauki. Chodź, Wargu, chodź. 300 punkcików. No już prawie. Kolejnych dwóch mamy orków, w oddali grę sobie zapiszemy. I wbiliśmy na poziom 62, mamy 42 punkciki do nauki, łupi. Wyścigamy na nowej grze plus. Kolejne 300 punkcików z nauki. Mamy w tym momencie dwóch orków elitarnych. Którzy na mnie gonią i chcą mnie wziąć i zjeść. To było głupie. Doświadczenia, o kurna chata. Dziesięć tysięcy? Nie. Ale mi dosyć dużo tutaj punkcików brakuje. Mniej więcej. Czekajcie, trochę mnie zjechali z tym życiem. Pasowałoby się wziąć jakoś tutaj uleczyć. 25 ekstrakt leczniczy. Pijemy bez jej. Zawsze się tego typu mikturki przydadzą. Powoli wstaje tutaj nowy dzień. Nowy dzionek i w ogóle. Tutaj wziąłem tą tabliczkę, która tutaj kiedyś gdzieś była, czy nie? Czekajcie, mam tutaj. Tylko orka. Mam też zębaczy. Bo
to się jeszcze później wrócę, jakby co. Pewnie gorkamy. Dwa sięgnięciacy. Motyki jest po kolesiu. Tak, podniosłem tą tabliczkę, która tutaj kiedyś była. Ja sobie zapisujemy. Czysta punkcik do doświadczenia. Kolejny ork elitarny. Mały płyniek. Panowie, chodźcie tutaj pojedynczo, bardzo was proszę. Pojedynczo, nie czterech na raz, kurna. Nie z czterema, to będzie troszeczkę problem. To nasza postać nie jest aż tak szybka. No, to tam ile ciężko, to wracko. Więc tobą się możemy zająć. Jest 450 punkcików doświadczenia za niego mamy. Panowie, omulcujcie, gdzie wy lecicie. Za wami gonię, kurna, tam, chodźcie się odwróćcie. No tu w tym momencie mamy drobny problem. Sen, nowa lancza, deszcz ognia. No, przez to czasu trzeba sobie też zaszaleć. Powiedzmy, że miałem przy sobie zwoje ognistego deszczu i je użyłem. Elitarny i ork wojownik. No. Superacko. Tak więc wszystkich już powolutku sobie wyczyściłem. Dookoła tego zamczyska. Sobie jakieś tam miksturki do życia. Później nie płakać, że cienko ze mną i te sprawy i tak dalej i tym podobne. 112 miksturek mi zostało. 110. Może bym sobie wziął jakieś miksturki, kurna ta. Musiał wykombinować skądś. 4. 3. Bo w sumie dosyć dużo życia mam, no ale strasznie też szybko i biorę i tracę. Byłem tutaj uważnie brać i walczyć z tymi przeciwnikami. Mamy dwóch orków w. Trzysta punkcików za nich dostaliśmy. Ja sobie ją wezmę i zapiszę jakby co. No i lecimy dalej. Kolejnych dwóch orków nam leci. Punkcików do doświadczenia. Ja
300 punkcików doświadczenia. I super, skokry sobie zapiszemy jakby co. I lecimy dalej. Czekajcie chwilę, bo mnie to jedna rzecz interesuje. 14. 14. 8. Dobra, wszystko jasne. Ziele mnie tam nie interesuje zbytnio. Okej, w taki oto sposób wziąłem dookoła wszystko. Obczaiłem, wszystko wyczyściłem, nie pozostaje mi nic innego, jak udaję się teraz do zamku. Tam trzeba się wspiąć poprzez ten cały taran, który orkowie tutaj dalej. Kurczę, pamiętam tutaj pierwszą część Gothica. Też kiedyś nagram tego. Pierwszą część Gothica. Z dodatkiem Mroczne Tajemnice. Bez i w podskokach, czy ten człowiek mnie interesuje, chyba tak? Dobrze, że przyszedłeś. Coraz więcej... Ja... No... Czy nie? Już, gdy to widzieli, wtedy... Chyba spoko, tacy zamiaszczą. Rycerz, ten człowiek oto. Broni nie jedną tą. Masz. Niech to diabli wystarczy. Ale o kim? O was! Musisz. Nie, mówię. Pan nie powinien trafić panu moją sobą. Nie chcesz! A więc co? Moją. Znajdź. Nie. Dobra, nie chcę się od ciebie uczyć. Mój drogi przyjaciel, mogę cię określić? Co przygot... Walczyć... Paladyni... Grupa... Nie interesuje mnie tej wiadomości, szczerze mówiąc. Niko... Co? Twój sze... Nie pra... A, widział Syl... Sylwy był tutaj. Pokon za Sylwą się też spotkamy i weźmiemy i mu nastukamy. Najwyższy czas. Dobra, nie interesuje mnie to w ogóle. Tutaj mamy kolejnych przyjaciół, z którymi możemy sobie pohandlować. Jest. Wieści. Mnie interesują towary. Pokaż. Mnie interesują towary. Smocza zguba 190. Ty stary, nie masz nic ciekawego, szczerze mówiąc. Wow. Amulet magicznego pancerza. To ja taki sam, szczerze mówiąc, amulecik mam, jak dobrze pamiętam. Betty mnie nie interesuje mnie to, to mnie też nie interesuje. Miecz. Wszystki miecz, zardzewiał miecz, 1 kilo sobie zatrzymam, magiczną kuszę sobie zatrzymam, smoczyłk sobie zatrzymam. Ciężką kuszę ci sprzedam, to ci sprzedam, łuki ci sprzedam, bo nie są mi do niczego potrzebne. Żywotność, to my tutaj mamy szukającego ognika, siły Okoinosa. Strach. Mamy dwa gobliny, tak więc jednego goblasa ci sprzedam, stary. I w sumie chyba tyle. Dobra, dzięki ci za pokazanie mi jakichś tam przedmiocików. Mamy tutaj tą torbę, to przecież mam jedna. Przyjść. Spróbuję ci. Jak tego? Skąd? Doło. Mogą cię okraść. Kradniemy. I Ferosa też mamy. To mnie interesuje. Odnajdź to. Miecz
Frosa, tak? Kradzież będzie ryzyką, nadkradniemy i koniec. Nic poza tym ciekawego. Knecht też mnie niezbyt interesuje. Porozmawiać z tym oto paladynem, mamy jego torbę. Chyba chwilę. Okej, spoko. Żada obok kuźni, skąd mam wiedzieć? Pocałuj mnie w dupę. Pocałuj. Oduczę cię okradać. O Bogu, to było dobre. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. No, spoko. 50 bełtu sobie weźmiemy i w sumie tyle. Nawet złota nie ma? Chyba wezmę sobie twoją broń. Torbę już sobie możesz zatrzymać, stary, nie zmienia niczego potrzebne, szczerze mówiąc. Rycerz, mam tutaj naszego starego przyjaciela, jakim jest Angar. Dość ryzykowne, kradzież, kradniemy. Ja ci... Ej, no stary, no, no niezbyt mnie to interesuje. Jakieś dodatkowe zadanie na pewno dostaliśmy. Może mógłbym ci jakoś pomóc. Nie jestem w stanie ci pomóc, stary. Chyba, żebym miał tą miksturkę tego umysłu. Nie mów, że o tym nie wiesz. Wszystko w porządku. Wszystko. Tak. Ale. Kiski, jeśli. Nie rozumiem. Może coś ci przyniosę. Chwila. Ktoś za to odpowie. Wciąż. Spadaj. Mam własne zdanie na ten temat. Mam jakiegoś ciekawego. Knechot Brutus. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Czyli 5 siły kosztuje 25 punktów nauki. Słyszę o tym po raz pierwszy. Czemu? Ale! Nikt mi o tym nie mówi. To kurczę, nie jest zbyt ciekawe. I potrzebuję 50 punktów nauki, żeby się nauczyć. Kurde, mam 42. A potrzebuję 10, 14 tych. Ja już nie wiem, w co mam wierzyć. 14. Książę mamy w tym oto. No chodź! Jego laboratorium. I on się boi tutaj wejść, bo tutaj skupią chrząszczy. Koniec z tobą, bestio! Czekajcie, 42. Jesteś na dobo! Doświadczenie z 450 punkcików. I oprócz tego dostaliśmy 350 sztuk złota. Nie mówię przecież niczego nowego. No nie, będę się uczył tej siły, czy nie? 5 siły. Czyli będę miał 8, 9, 10, 11, 12, 13 sił będziemy mieli. 13 siły. Potrzebuję 14. Hej! Wszystko. Jesteś... Co? Zmywam się stąd! No. Taki drobny tutaj mamy smaczek, że tak powiem. Będziemy się tutaj rozgadać z naszymi przyjaciółmi. Powiemy im wszyscy, znaczy dowiemy się wszystkich informacji na temat smoków. A gdzie są wszyscy? To rzeczywiście prawda. Garond. Wróciłem. Wróciłem. Przecież widzę. Lord Hagen przybędzie, gdy... Nie obchodzi mnie to. Potrzebuję żołnierzy. Moi ludzie są wyczerpani. Przybyło paru ochot. Masz na myśli siebie i... Jeśli Hagen nie... Jest pewien Jakim ko... Czyż... Nie. To łow... To do... Jan... Roz... Tak. Ręd... Jeśli... Ren. Dobrze. Zostawię to w spokoju. Możesz mi... Mam teraz inne zmartwienie. Mój doradca, Orik, powie ci o wszystkim. Dobra, będziemy szukać Orika zatem. Czy w mnie... Na szczęście nie. Okej, stary, gdzie masz Orika? Powiedz mi, która jest godzina w ogóle, co oni kurna, za wszyscy śpią. Jeszcze o tym wiedzieć, czy co? My kucharza. Ten kucharz mnie cokolwiek interesuje, szczerze mówiąc nie. Tutaj jest chyba jeszcze jeden taki sklepik, w którym mógłbym sobie kupić coś ciekawego. Idziemy do Jana. Idź po... Uda! Musiał... Nie! Chwila! Co? Też jakąś broń... Rob, ale... Naucz mi kowalstwa? Naucz... Co kąk? Nic nie możesz mi nauczyć, szkoda. Mogę kupić od ciebie jakąś zbroję? Mogę? Gdybym jakąś miał... Może w takim razie.
Cóż, jeśli chcesz czegoś lepszego, musisz mi dostarczyć odpowiednie... Czego potrzebuję? Chcesz walczyć ze smokami, prawda? Przynieś mi kilka smoczych łusek. Mógłbym z nich coś dla... 20 powi... A mam łuski smoka, mam te smocze łuski dla ciebie. Mam te smocze łuski. Dobrze, da się coś z tego zrobić. Wróć jutro, ta część... Zbroj... Nie... Chyba tak, więc pójdę mu się gdzieś przejść i później do niego wrócę. Mam nadzieję, że coś ciekawego mi weźmie i zmajstruje. Tutaj mnie jedna osoba interesuje, kurna ta. I to jest irytujące, że muszę tak ganiać. Rycerz. Daj się puknąć na łóżko. Pocznę sobie do rana. Nawet i do południa mógłbym się wziąć przespać. Rycerz. Mam tu jakiegoś kolesia, z tego mógł coś kupić, czy nie, jakieś towary? To jest nieciekawe. Rycerz. Naprawdę nie mój problem. Hej! Panie, nie. Zbroje? Nie, jeszcze nie. Ej, no stary. Naucz. Co konkretnie? Ani da mnie zbroje nie zrobiłeś, ani mnie niczego nie nauczyłeś, no. Hej! Czy mógłbyś mi pomóc ulepszyć? Lepiej kup sobie... Może mi... Co można wydać? To pobeżek, ja mam taki sam styl. Ognista pokrzywa, mi nie jest potrzebna ognista pokrzywa, ani to pobeżek. Z Ferosem na razie rozmawiać nie możemy. Niektórzy nie zdają sobie w ogóle sprawy ze swoich grzechów. Jestem ten koleś, który mnie interesuje, czy nie? Jest Engol. U Engola możemy kupować. Chwila! Z Jagidą interesy? Jak? Pokaż mi swoje towary. Pokaż. Mój drugi przyjacielu Engon, że taką kuszę mam. LT i tak dalej mnie interesują. Mnie interesują miksturki do życia, do mamy. Moje ognie mnie interesuje. Pierścień mnie nie interesuje. Mam taki sam. Duża burza ognia. Przyzwanie demona, obudzenie golema. No, mocy są bardzo fajne zwoje, które możecie sobie kupować, żeby walczyć z tymi. Ze smoczusiami. I zlecimy do tych kolesi. Czy takie zamku? Nie zasłużył sobie moim zdaniem i tak nikogo przestał. Będzie jeszcze więcej kłopotów. Rycerz. Ori i Parsival. Czysta. Należysz do tych szumowin, które nazywają się łowcy. Naprawdę, spodziewałem się po tobie troszkę więcej godności. Gdyby to zależało... Ej, no stary, nie sądzisz, że trochę przesadzasz? Powinieneś dać mi im szansę, ale oni w przeciwieństwie do nas są tutaj. Ale oni w przeciwieństwie do Lorda Hagena. Inos, pod... Coś... A... Orik, to informacją. Wróciłem. Nie przypuszczałem, że jeszcze cię tu zobaczę. Szczególnie po tym, co się stało podczas twojej poprzedniej wizyty. Być może twoje pojawienie się tutaj to dobry znak. No stary, ej, no, bez jaj. Potrzebuję więcej informacji o smokach. W ciągu kilku ostatnich dni na zachód od zamku pojawiło się wielkie bagno. Jest w tym coś podejrzanego, nie sądzisz? No oczywiście, że tak. Potrzebuję... W tej chwili... Przyjdziemy na zachód. Czy mogę... Wydaje... Jest plan... Co masz na myśli? Znamy jednego z ich... To naj... A czego... To... Więc informacja o smokach, dobra. Dobra. Weźmy też zadanie z tym całym oszpakiem. Z Orikiem rozmawiałem, z tym kolesiem rozmawiałem. Nie powstaje nic innego jak wydostanie się stąd i pójście na z pierwszego smoka, jakim jest bagietny smoczek. Moczuś? Przez 25 odcinków widzą jego mądrość. A wezmę się i nauczę. Siły plus 5. Trudno być tego pewnie. Nie może tak dalej być. Tylko żeby Brutus mnie chciał nauczyć tej siły. To nie może być tak dalej. Necht. A Brutusa spotkam ty czy nie? O, stoi tutaj, bawi się. Hej! Mój drogi przyjaciel Brutusie. Chcę być si... Nie mogę cię już nic...
O, jaka tragedia. Myślałam, że mógłbym się czegoś nauczyć od ciebie. Że nie ma żadnych ciekawych smoczych korzeni tutaj, nigdzie w okolicy. To przecież oczywiste. Nie można wierzyć we wszystkich czasów królewskich, potrzebuje nie smoczych korzeni. To przecież nic nowego. Nie rozumiem w ogóle, czym on się tak przejmuje. Ktoś za to odpowie. Zbroja. Nie. Skąd ty to masz? No stary, jesteś strasznie upierdliwy, szczerze mówiąc. Dobra, zostało mi kilka minutek, więc... Znaczy, kilka, pięć minut mi zostało. Idziemy na tego chłopaka. Bez nie zabi się? Okej, okay, żyje. Bez nie żyje, to jest zajmiejsza sytuacja. Zajmiejsza informacja. Idziemy tutaj na prawą i na górę będziemy mieli chłopaka. Idziemy i mu siekniemy między oczy. Tutaj mam tutaj dwóch zębaczy. Dwadzieścia punkcików do doświadczenia za nich dostaliśmy. Ściągaj miecz, kuszę. Ziele lecznicze. Nie interesuje mnie ziele lecznicze, tylko interesuje mnie... Wiecie, grę sobie zapiszę, bo dosyć dawno ostatnio brałem i... Zapisywałem. Ork wojownik. Zawsze ze zamu ma bezimienny. Jedny możemy się bawić, z dwoma w sumie też. Trzysta punkcików doświadczenia za nich dostaliśmy. Będzie najpierw z prawej strony. Trzech orków mamy leci. Czterech, pięciu. Jojojo, jaka duża ilość. Panowie, ale wiecie sobie, że ja się tak zami... Choszpak cienki jest. Może być troszeczkę bardziej trudniejszym przeciwnikiem i w ogóle... Wojownik, chłopak, co tutaj ciekawego ma? Dwa ognisty ziela i nic poza tym ciekawego. Tutaj coś leży. A, miecz Ferosa. Możemy Ferosowi oddać mieczyk, superacko. Możemy Ferosowi mieczyk oddać, trzeba zwrócić. Czyli chłopaka i miecz Ferosa mamy. Tutaj mamy kolejnych orków. Kurna, tutaj tam jest ich. Ognisty deszcz. Jest duża ilość przeciwników. Jeszcze 100 punkcików doświadczenia, zanim zostajemy. Ciekawego. Kufer, nie wiem czy jego otwieram czy nie. Nie ma nic w środku ciekawego. Czysta 50 punktów do doświadczenia. Wracamy w tym momencie do zamku. Przełączyć kolejnicy, to przełączyć do miasta portowego, do tawerny, do Xardansa, do starej wieży demonów. Do zamku pod dziewiąteczką. My ten oto zajmiasz teleporcik. No i z Ferosem możemy sobie porozmawiać. Gdzie jest w ogóle Feros? Powiedzcie wy mi, bo nawet nie pamiętam. On tutaj będzie stanął przeciw. Znalazłem. Dzień. Pokaż mi, jak mogę. Dobry woj. Zwiększyć siłę muszę mieć. Zdaję sobie plus 5. Sprawy ze swoich grzechów. Nie mogę cię już nic. Tylko gadanie. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Zajmiaszczę mam. Nie mam tej gorda. Słyszałem coś innego.
taka pogoda brzydka się zrobiła. Przecież 43 minuty zostało mi. Znaczy już nagrywam ponad prawie 45 minut. Czy mi powiedzieć kolesiowi, że rozwaliśmy Hoszpaka? Parsifal Oryk. Hoszpak nie żyje. Hoszpak. Wspania. Mam. I wieści. Jaki? Okej, spokój ze zwymiaszczą. Ja w tym momencie kończę swój odcinek. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam poziom 62. No nie, tylko mam 63, to fajnie. Będę mógł się coś tam poduczyć z siły. Tu nie pamiętam dokładnie, kto by mógł ją tutaj wziąć i poduczyć. Ja w tym momencie kończę swój odcinek. Dzięki wam bardzo za uwagę. Hejka, no i pa, 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 pa.